No to jesteśmy w schronie pod zatką. To jest przykład schronu typowego. Trochę podobne do tych schronów, które możemy oglądać pod blokami czy pod budynkami na terenie dzielnicy. Bardzo podobne też tą schronę, prawdopodobnie w pozostałej części kombinatu znam tylko kilka ze zdjęć. Niestety nie miałem okazji zobaczyć do tej pory. Z tą jedną dużą różnicą ze schronem typowym, że tu jest znacznie wyżej niż w takim zwykłym schronie, w piwnicach bloków na przykład. No bo tamte zwykle mają powiedzmy 2,5 metra maksymalnie. Tutaj jest wysoko i dzięki temu komfort przebywania w tym obiekcie, jeżeli można mówić o jakimkolwiek komforcie, był znacznie większy. Bo zawsze w schronie największym problemem jest powietrze, zaduch. No a tutaj dzięki temu, że jest wyżej, tego powietrza jest więcej. No jest też znacznie mniej klaustrofobicznie, no więc tak właśnie komfort przebywania znacznie większy. A tak poza tym to taki standard. Nietynkowane ściany, tylko pobielony, nietynkowany sufit. Wszystkie instalacje idą w tych stalowych rurach, nie są wpuszczane w ściany. Żadnych dywanów, wykładzin, rzeczy, które mogłyby się zapalić, to naprawdę bardzo spokojnie. Nie ma linoleum, tak jak w szkole 91. Tak, nie ma linoleum. Zresztą w tamtym schronie, w którym przed chwilą byliśmy, w SC też miejscami linoleum, miejscami wykładziny, które w momencie pożaru dość szybko by się pewnie zapaliły, wszyscy by się podusili. Natomiast tutaj jest tak, jak ma być, tak? Zgodnie z instrukcją. No i tutaj taka typowa sala. Tak naprawdę miały wyglądać wszystkie sale w tym schronie i w większości schronów, czyli po prostu zwykłe, twarde, drewniane ławy, na których ludzie mieli usiąść i przeczekać nalot. Nie no, kurde, już mam nadzieję, że ludzie nie wiem, czy to nagrać, czy nie. Może nagram, że drugi raz robimy. Tomek ogolony w ogóle. Bartek 20 kilo zszedł niżej z wagą. To wyjdzie. Trzy do pięciu. Ten były zrobione tak, no. Filtro wentylatornia, ten był modernizowany prawdopodobnie gdzieś w latach 80., więc to są filtrowentylatory RM300 z tego okresu. One różnią się tym, że no, ta korba się tak obsługiwała, tak? Wentylator. Tamtym była pojedyncza, natomiast tutaj na wiele jest trochę wygodniej. Też oczywiście zasilanie podstawowe, prąd trójfazowy, jak zabrakło prądu, no to ręcznie. Tutaj są dwa filtrowentylatory, w schronie jeszcze druga filtrowentylatornia, gdzieś jest jeszcze trzeci. Filtrowentylator to jest duży schron o dużej kubaturze, no i tego powietrza potrzeba było dużo, bo jeden z parametrów mówił, że filtrowentylatory muszą w ciągu godziny wymienić całą powierzchnię, całe powietrze w schronie, muszą mieć taką wydajność, żeby raz na godzinę schron przewietrzyć. No i jedyny element, który wychodzi poza schron, to wyjście ewakuacyjne. Tutaj już klasycznie. Na poziomie. No to zapraszam. Tak, jak zwykle, nie? To zamykamy, no. Tak. Tylko, że mi nie zostawili latarki. Ale przynajmniej się świeci. O. Pokazane gawiedzi Nowopolskiej, jak to wygląda. Tutaj jeszcze ważny element, na który Bartek zwrócił uwagę na ścianie. Powinien być w każdym schronie, ja tylko na kombinacie zauważyłem, żeby się zachowały. Manometry. Przyrząd, który pokazuje różnicę ciśnienia pomiędzy tym, które jest w środku, a tym, które jest na zewnątrz, w milimetrach słupa wody. O co chodzi? Żaden schron sam w sobie nie jest w 100% gazoszczędny. Gdybyśmy go tylko zamknęli, to na pewno skażenia by się dostały do środka, no bo te uszczelki nigdy nie były zbyt dobre, są różne nieszczelności, rury przechodzą i tak dalej.
I gazoszczelność schronu uzyskiwało się w ten sposób, że zamykano drzwi, uruchamiano filtrowentylatory, one tłoczyły powietrze do środka, w związku z tym to się robiło większe ciśnienie niż na zewnątrz, no i działała fizyka, powietrze wychodzi na zewnątrz, skażenia nie dostają się do środka. Dla każdego schronu było określone, jaka musi być to nadciśnienie, żeby schron był że można go było uznać, że jest gazoszczelny. Sala, w której pokażesz jeden obiekt, który być może gdzieś usadowisz w odpowiednim miejscu. Mówiłeś o takim. No to widzisz, ja zwróciłem uwagę na te perełki, które tam zaprzątnęły twoją uwagę ponad to, co tutaj jest. Zapewne to miałeś na myśli, tak, ten skomplikowany przyrząd. Przyrząd TOW-1, czyli przyrząd do obserwacji wybuchu. Tam ta zielona skrzyneczka po środku to od niego. Takie przyrządy montowano albo na stojakach, albo montowano też na wieżowych punktach obserwacyjnych. Zakładam, że do WPO właśnie piłeś. Tak. I co? No, wieżowy punkt obserwacyjny to miejsce takie na dachu, w którym obserwator patrzył, co się w okolicach dzieje. No i w przypadku, jeżeli gdzieś był w okolicy nalot lotniczy, klasyczny, no to siedzenie na takim dachu ma jakiś sens, rzeczywiście widać, co się w okolicy dzieje. Natomiast siedzieć tam na dachu, jeżeli w okolicy ma spaść bomba atomowa, no to takie średnie rozwiązanie. No ale drużyna obserwacyjna, czyli skazańcy tak naprawdę mieli na takim wieżowym punkcie obserwacyjnym siedzieć i na wyposażeniu mieli właśnie między innymi tego typu przyrząd. Jeszcze w komplecie do niego był stoper. No i teraz co? Jeżeli obserwator zauważył błysk wybuchu jądrowego, uruchamiał stoper. Jak doszła do niego fala uderzenia, czy odgłos wybuchu, to ten stoper musiał zatrzymać. Następnie jak grzyb się w pełni ukształtował, to za pomocą lornetki, a jak nie było lornetki, to mamy muszkę i szczerbinkę, musiał ustawić na górę tego grzyba. Następnie odczytać wysokość kątową. Później brał tą oto tabelkę. Na jednej osi są sekundy, na drugiej jest wysokość kątowa. Na przecięciu mamy szacowaną siłę wybuchu jądrowego. I to jest wyskalowane tutaj do jednej megatony. Co ciekawe, jeszcze na przeźroczach szkoleniowych, które mam, dotyczące właśnie wieżowego punktu obserwacyjnego, jest narysowana dzielnica, trochę przypominająca Nową Hutę. Nie, to absolutnie nie na Hucie wzorowane, ale takie powiedzmy równe kwartały. Na obrzeżach są właśnie wieżowe punkty obserwacyjne. No i na tym rysunku jest narysowane, że tu wybucha bomba atomowa, a tutaj na WPO tam obserwują, w którą stronę pył leci, skażenia, jak się rozprzestrzeniają i tak dalej. I tak przyrównując do Nowej Huty, no wieżowy punkt obserwacyjny mamy na Stalowym i w skali, jak przyrównuję do tego rysunku schematycznego z tych materiałów szkoleniowych, to to jakby bomba atomowa miała wybuchnąć na Willowym, a oni na Stalowym obserwują, jak silny jest ten wybuch. No więc no to wszystko bardzo ładnie wyglądało na filmach szkoleniowych, na przeźroczach. Ale na szczęście nikt tego nie testował na żywca, no bo najprawdopodobniej dość szybko i tragicznie by się dla takiej drużyny obserwacyjnej to skończyło. Trochę się już zagrzałem, ale wróćmy do tego miejsca. Jeden znany mi schron w Nowej Huci, jeden z niewielu w Polsce. To jest efekt przebudowy z lat 80. Coś się kojarzy? Może co, jakieś palenisko? Tak jest! Kuchnia tu miała być. I tu jest piec, to było podłączenie do pieca. Na dziedzińcu z góry, to może zobaczymy, jest kominek wentylacyjny. Tu mamy podłączenie do siły, przełącznik i jakieś rusztowania, więc zakładam, że jakiś kocioł czy tego typu rzeczy są obsługi kuchni. Także w tym schronie była kuchnia. Ale to, tak jak mówię, ta modernizacja z późniejszego okresu. Masz przebranego drzewa. Dobra. Ten materiał nie zginie. Przepraszam. Tu dziewczyna moja jest. Ona kompletnie ubrana, bo ten spodnie jest nowy wsiadny. Szybki jest. Jeden z nas nie jest manekin. To spudynek drogi. Pi Sigma.
Część osób może pamięta kolędę Nowochódzką sprzed bodajże już 2 lat, tak? No. Na placu centralnym pojawiło się właśnie w OP1, nie w L2. Ale zajrzyj do, nie wiem, Dni Nowej Huty też bodajże 3 lata temu. Zdarzyła się taka sytuacja, zwłaszcza emocje. Ja miałem wystawkę wtedy ze sprzętem do szpitala. Jako się zdarzyło, coś się zdarzało. Byłeś za lekarzem. Tak, to było ten. To było 2 lata temu, a 3 lata temu zaczęło mocno padać. No i wtedy też skoczyłem w L2 i jako jedyny po placu się kręciłem, bo wszyscy się pod namiotami schowali. Także, słuchajcie, zdarzają się też takie sytuacje, że czasem się ktoś do nas zwraca, że potrzebuje gdzieś do jakiegoś. Tu jest jeden problem przy tym sprzęcie. Ludzie wtedy byli mniejsi. I jak ktoś jest postury takiej trochę bardziej słusznej, to znalezienie dla niego ubioru. No, przy tych przeciwchemicznych nie ma problemu, ale chodzi o te mundurki, to są takie dla, no... No na Grześka to byśmy może znaleźli. Nie. W każdym razie jak chcesz ubierać, to już skończ tą siłką, no. Dobra. Bo inaczej nie wejdziesz. W ogóle gwoli uzupełnienia, bo my tu tak sobie krążymy, Tomasz cały czas nawija. To jest obiekt, którym Tomasz zajmuje się na co dzień, jako jeden z operatorów, czy raczej jedna z inicjatyw, które oprowadzają po tych pomieszczeniach. To znaczy po schronie tutaj pod Zetką oprowadzamy tylko my, jako Rabelin, bo tutaj jak myśmy ten obiekt zastali, to były regały, były te ławki, które widzieliśmy w pierwszym pomieszczeniu kupę śmieci. Więc najpierw sprzątanie, później gromadzenie eksponatów, to wszystkie elementy, które tutaj widzicie. To są nasze eksponaty gdzieś kupione, pozyskane w formie darowizny, więc to jest obiekt w 100% przez nas wyposażony. Ukrycie przed opadem promieniotwórczym, czyli rozwiązanie dla wsi, czyli trzeba było sobie przerobić jakąś, no bo na małej miejscowości na wioski nie miały spadać bomby atomowe, ale mogło tam przyjść skażenie. No więc taką piwniczkę, która akurat jest na płody rolne, można sobie było przerobić. Tu jest taki przykład, jak przerobić na takie ukrycie. No to już w zależności prawdopodobnie od tego, jak zapobiegliwy był gospodarz, to i łóżka, i jakieś ziemniaczki, i piecyk, i radyjko. Także tutaj można było kilka dni spokojnie rzeczywiście przetrwać. Oczywiście też jakieś sposoby wentylacji, żeby powietrze było wentylowane, więc myślano o takich rzeczach. No i bardzo ważny element na wszystkich takich materiałach, piszący tutaj w wejściu szare koce. To samo zresztą tutaj na tym rysunku. Miałem taki film, gdzie pan właśnie szkoleniowy obrony cywilnej, gdzie pan wiesza takie koce, przerabia taką ziemiankę, wiesza szare koce, no i lektor w tle mówi odpowiednio dobrze i wcześniej przygotowane ukrycie przed opadem promieniotwórczym uchroni zdrowie i życie twojej i twojej rodziny. Także 2 szare koce warto zawsze w domu trzymać, bo jak będą się posługiwać Czarnobyl albo coś, to wieszacie szare koce i wszystko jest cacy. Tomek, pamiętam, że za pierwszym razem, jak otwierałeś ten schron, było tutaj takie pomieszczenie z dużą ilością map, rysunków, jakichś takich właśnie wzorników wszelkiego rodzaju. To znaczy ten schron był przez lata wykorzystywany jako archiwum. Tutaj jest to na wielu drzwiach zachowały się naklejki, uwaga, skażenie biologiczne, no bo w starych papierach to różne żyjątka żyją. I jak już żeśmy się schronem opiekowali, zaczęliśmy go tutaj porządkować i nawet wpuszczać z pierwszej grupy, to jeszcze 2 pomieszczenia były zajęte i były od regały z każdej strony i wyłożone rolkami, w których były jeszcze na kalce plany, dokumentacja z budowy kombinatu. To były materiały z lat 50., 60. Znaczy, jak ja patrzyłem, to niektóre nawet były jeszcze zapisane cyrylicą. No to naprawdę było tego sporo i to były setki, jeśli nie więcej tych materiałów. No w końcu Mittal też te elementy zabrał i w tych 2 pomieszczeniach też żeśmy zrobili ekspozycję. Natomiast to przez długie lata było właśnie tutaj w tym schronie składowane. No ja mam takie informacje, że to całe archiwum przetrwało i gdzieś jest. Zostało zdeponowane w bezpiecznym miejscu, mam nadzieję, że wróci. Albo będzie dostępne w jakiś sposób chociaż. Udostępnione. To znaczy nie wiem co... Jedno jest ważne, że Mittal wiele materiałów przekazał do archiwum w Spytkowicach. Ja korzystałem, Antoni ostatnio też chyba grzebał. Tej dokumentacji jest naprawdę sporo.
I fajnie, że to przekazali, bo część firm nie dbało o takie rzeczy. Na przykład większość dokumentacji miasto projektu wylądowała podobno w piecu, na pewno nie w archiwum. I rzeczy o Nowej Hucie, o samej dzielnicy to są szczątki. Wspominaliśmy wcześniej o tych dokumentacji, którą kiedyś była tutaj w stronie gromadzona, to jeszcze przygotowane chyba tam gdzieś zachowały nam się jeszcze leżą w jednym z pomieszczeń właśnie takie rolki, więc możemy pokazać jak to wyglądało. Ostrożnie, bo jak widzicie, to mamy jakąś walcownię drutu, mamy jakąś datę tutaj, 58 rok. Kalka, rysunek techniczny, rapitograf, czy tam tusz wtedy pewnie. I tego była cała cofa. Co to było za pomieszczenie? Ostatnio tutaj były kursy językowe, natomiast oryginalnie nie pamiętam, musiałbym na planach zobaczyć, co to było początkowo, natomiast wiem, że tutaj w tej części pomieszczenie zaraz za rogiem, które teraz jest magazynem, było przez jakiś czas wykorzystywane jako też jakieś takie, no nie wiem, bar, kasyno miejscowe, więc tutaj też może coś z tym związane, ale oryginalnie nie pamiętam. Natomiast ostatnie wykorzystanie to salka do kursów językowych. No to może ktoś powie, co to było za pomieszczenie u początków powstawania tych budynków. Może ktoś wie, co przedstawia. Tak. Ta lampa.